Witamy Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, bardzo fajny materiał dla Was powstał. W ogóle jestem tutaj z Kubą. Kuba jest tutaj pacjentem z problemem kompleksem barkowym. W sumie to aktualnie prawdopodobnie po problemie, dlatego że przed chwilą nagrał się materiał, który jako pełna diagnostyka i terapia wylądował na naszym newsletterze. Więc jeżeli jesteście osobami, które są zapisane na newsletter, to pewnie ten materiał już dostaliście, więc możecie sobie go obejrzeć. Jest to konkretna dawka wiedzy, serdecznie polecam. Natomiast jeżeli nie jesteście, to pod spodem tutaj macie link do tego filmu, możecie sobie go obejrzeć i zobaczyć po prostu, jak my pracujemy. To, co zrobiliśmy, to były m.in. taka diagnostyka i terapia właśnie zaczerpnięta z kursu, który prowadzimy. Jest oczywiście terapia nerwomięśniowa. Natomiast to, co robiliśmy też, z racji, że jest kompleks barkowy, w ogóle mamy wrzesień i ruszamy też ze sprzedażą całego kursu Neurobar, czyli takiego naszego bardzo fajnego internetowego projektu, który przez 8 modułów przeprowadzi Was przez pracę właśnie z kompleksem barkowym, przez staw ramiennopodkowy, łopatkę, obojczyk, tułów, pokaże różne zależności właśnie, testy toniczności mięśniowej, dużo anatomii, dużo fizjologii, dużo biomechaniki. Bardzo serdecznie polecamy. I ja tego chciałem Wam powiedzieć mniej więcej, co dzisiaj z Kubą zrobiliśmy, dlatego że terapia była, myślę, że dość ciekawa. Dlatego że po pierwsze mamy niespecyficzny problem z barkiem, który utrzymywał się przez miesiąc. Tak, miesiąc mniej więcej. Czyli tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego ten bark zaczął boleć, był to prawy bark. Mieliśmy tak naprawdę też stricte problem ruchowy, teraz już nawet nieźle, bo był problem właśnie przy zgięciu, problem przy odwiedzeniu, był problem przy 90 stopniach, więc to już nam powiedziało, że gdzieś tam okolica obójczyka. Zaczęliśmy sobie Kubę badać i okazało się, że tak naprawdę on jest cały w podwyższonym napięciu mięśniowym, czyli w hipertonii. Jak zrobiliśmy sobie wywiad, to okazało się, że problem ten dotyczył tego, że mieliśmy jakieś ingerencje w obrębie twarzy. Ogólnie to była dobra operacja, dlatego że pomogła ci z uchem i tak dalej, ale z operacjami jest tak, z ingerencjami nasze ciało, to jest tak, że my często, szczególnie właśnie struktury bogatonerwione, typu twarz, ręce, stopy, tułów, szyja, one mają oczywiście mega dużą ilość receptorów i taka ingerencja w nie powoduje, że często my podwyższamy tam sygnał i one są podwyższone, ten sygnał, przez lata często. I z tego powodu też twój układ nerwowy stwierdził, że on musi wytworzyć dużo napięcia po prostu przez tą ingerencję. I ściągnęliśmy sobie to. To spowodowało, że oczywiście nam zeszła globalna hipertonia, ale też okazało się, że oprócz tego, że znaliśmy sobie dużo dysfunkcji w obrębie kompleksu barkowego, bo mieliśmy wyhamowane tak naprawdę wszystkie rotatory zewnętrzne, czyli nadgrzybieniowy, podgrzybieniowy, obły mniejszy, potem okazało się, że też obły większy, podopadkowy działał dobrze, one były wyhamowane, potem okazało się, że mieliśmy wyhamowane stabilizatory łopatki z naciskiem na zębatę przednie, bo czworobocznego to w ogóle, z racji tego, że go bada się w takiej pozycji, to go nie mogliśmy zbadać na początku, a teraz już możemy, więc zbadaliśmy tylko zębaty przednie, on też był wyhamowany i okazało się, że nam nie działa tułów, ale tułów o tyle było ciekawie, że nam bardzo fajnie działa lewa strona, ale nam działa prawa strona, zarówno mięsień brzucha, jak i czworoboczny lędźwik. Więc okazało się, że ten tułów był wyhamowany z poziomu nosa. My sobie ten nos zrobiliśmy, zwykłe techniki manualne, kompresja, rozluźnianie mięśni powięziowe, ale też wykorzystujemy sobie techniki spinopresury. Zrobiliśmy sobie to, tułów nam się zaktywował i to dało nam możliwości przejścia na kompleks barkowy. Zrobiliśmy sobie świetną pracę z obojczykiem, bo przecież ten ruch był problematyczny od 90 stopni wzwyż, więc była praca z stawem obojczykowo-barkowym, z obojczykowo-mostkowym. Była praca mięśni powięziowa z przednią częścią stawu, była praca mięśni powięziowa z tylną częścią stawu i to nam dało bardzo fajny efekt, który się skumulował i dzięki temu mamy wydolny tułów, wydolną stabilizację łopatki, wydolne struktury rotujące i przede wszystkim to, co pacjentom zależy najbardziej, no to po prostu brak bólu przy ruchu, zgięcia, odwiedzenia i mamy nadzieję, że ten efekt się utrzyma. Jeżeli tak naprawdę słowa, które powiedziałem, nie dużo Wam mówią i nie jesteście za bardzo tutaj zaprzyjaźnieni w kontekście właśnie terapii nerwomięśniowej i różnych innych badań zainspirowanych kinezjologią stosowaną, czyli to, co robiliśmy tutaj, to oczywiście jesteście na mailu, wchodzicie sobie, oglądacie cały film i możecie wprowadzać sobie to już w Waszą praktykę z pacjentami. Jeżeli nie jesteście zapisani, to zapisujcie się na maila i z automatu dostajecie ten film. Więc nic straconego. Jeżeli chcecie poćwiczyć praktycznie tego typu rzeczy, to terapia nerwomięśniowa. Jeżeli chcielibyście się zaprzyjaźnić z takim podejściem właśnie pod kątem kursu online'owego, to Neurobark. I myślę, że tyle.
zerknij sobie na materiał, w komentarzu dajcie znać, co myślicie o tego typu podejściu, czy tak pracujecie, czy widzicie w tym potencjał, jak się czujecie z taką wiedzą i mam nadzieję, że takie materiały Wam przypadną do gustu, dlatego że będzie ich na pewno więcej, właśnie takich długich, merytorycznych, żeby można było coś fajnego z nich wyciągnąć. Także dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach.